Słuchajcie, jako że jestem właśnie po teście Mazdy 6, chciałem Wam tutaj co nieco pokazać, jeżeli chodzi o porównanie tych samochodów. Znaczy, od razu uprzedzam tych, którzy będą mnie krytykować. Dla mnie ten samochód nie jest ideałem świata, żeby było jasne, mój samochód. Natomiast jest punktem odniesienia, gdybym szukał czegoś zamiast tego samochodu tańszego, w tej samej cenie, droższego, większego. No. Zobaczcie, tak wygląda środek, kiedy tu mamy... Ja sobie odsunąłem moje siedzisko tak jak lubię, czyli na mniej więcej 1,90 m, mam dużo miejsca. Tu się mieści w tej chwili tak na styku ten fotelik. W W204 to było niemożliwe, ja tam musiałem pójść na kompromis, przysunąć się bliżej, żeby w ten sposób on siedział. Tutaj, jeżeli rozkładam się całkowicie, to ten fotelik wchodzi. Tam na nogi nie jest za dużo miejsca, ale dlatego, że ja siedzę nisko. Dlatego, że ja siedzę nisko, lubię czuć się, jakbym był karłem w tym samochodzie. O tym zaraz powiem parę słów odnośnie pozycji, wysokości siedzenia w Passacie B8 i Mazdzie 6. Tutaj jest fotel komfortowo dla mojej żony ustawiony. To jest ogrom miejsca, praktycznie miejsca tyle co w Passacie B8 dla osoby o średnim wzroście. Także tak, w Passacie i w Mazdzie jest minimalnie więcej miejsca na nogi. Znaczy w Passacie jeszcze więcej chyba niż w Mazdzie. To by trzeba było mierzyć miarką. Natomiast odczuwalnie ta kabina z tyłu jest najbardziej kompaktowa w moim samochodzie z tych trzech. Tylko pamiętajcie, że mówię o Mazdzie Sedan, która ma 8 czy 9 cm większy rozstaw osi niż kombi. Wersja kombi. Także w kombiaku jest no odczuwalnie nawet ciaśniej niż w mojej C-klasie. W wersji kombi Mazdy 6. No nie było tak przepastne. Dobra. No bagażniczek to jak wiadomo, to już widzieliście, no jest dosyć duży, jest przede wszystkim bardzo obszerny. Tutaj jest 100 kilkadziesiąt centymetrów, gdyby nie tutaj zestaw audio, tu była duża, olbrzymia wnęka praktycznie do samej obudowy, do samej karoserii, także byłoby tu ze 140 cm takiej wnęki. Schowek wiadomo duży, załadowany rzeczami. No więc tak, słów kilka na temat samej kierownicy, samego układu kierowniczego. Ups, muzyczkę wyłączamy sobie. No to jest moje spalanie, to tak przy okazji, na 448 km. Głównie miasto, w nagrywanie Parktronika, więc nucie się, no trochę było. Myjnia, gdzie zawsze odpalają ten samochód na długo i tam się męczą, byłem w myjni w ASO, no 8,7, także uważam, że nie jest źle, 28 średnia. Natomiast jeżeli chodzi o układ kierowniczy, słuchajcie, no z układem kierowniczym są takie jaja, że no to będę może opowiadał w czasie jazdy. Okej, no to jedziemy. Słuchajcie, z układem kierowniczym, o czym to ja mówiłem, o jajach z układem kierowniczym. Dlaczego jaja? Mazda słynie z tego, że ma bezpośredni układ kierowniczy. I tutaj zgodzę się, wrażenia z jazdy, testowałem 2.0 manual, zresztą zobaczycie, widzieliście na filmie. To była wersja 2-litrowa, 160-konna, z manualną skrzynią, która działa bardzo ładnie. Manual mi się bardzo podobał. Gdybym mógł mieć taką skrzynię manualną, bez wahania, dla siebie oczywiście, bo trzeba pamiętać, że jeszcze mamy żonę, trzeba też się z nią liczyć, no ale z mojego punktu widzenia skrzynia manualna daje super frajdę z jazdy. To znaczy w mieście są jej pewne minusy, kiedy się wleczemy, tłuczemy, nie możemy sobie relaksacyjnie płynąć, nie zastanawiając się nad ciągłym wachlowaniem, natomiast w trasie to jest super sprawa. Minusem tej skrzyni jest to, no pomijając już pracę sprzęgła, gdzie no trzeba się do tego przyzwyczaić, jest to, że no niestety ten silnik 2.0 brzmi powyżej 3000 obrotów bardzo głośno, bardzo głośno. Wrażenia są praktycznie takie, jakbym siedział w jakiejś rajdówce. Natomiast wrażenia akustyczne, tylko i wyłącznie. Wrażenia z przyspieszenia są bardzo, bardzo, bardzo skromne, jeżeli chodzi o ten dźwięk. Bo gdyby nie było tego dźwięku, no to wrażenia byłyby takie przyzwoite, no wiecie. Od 0 do setki ta dwulitrówka nie ma specjalnie nic za wiele do zaoferowania. Jechałem z tą uroczą panią, byliśmy we dwójkę, samochód był w sumie lekki. No i no, do 3000 nie działo się praktycznie nic, jak to wolno z saku. Powyżej zaczynało się dziać, 4-5, tam już czuć było ewidentnie, że przyspiesza. No ale redukcja na trójkę, nawet na trasie, gdzie byłem około 90 na godzinę jechałem, po redukcji na czwórkę, słuchajcie, no ciężko było się zebrać, z trójki, jak w typowej benzynie wolnossącej, więc ciągłe przechodzenie z szóstki, trójka, szóstka, najniżej czwórka, jest to fajne, natomiast brakowało mi troszeczkę mocy tam, brakowało mi. Audio Bose grało bardzo fajnie, muszę powiedzieć, że naprawdę, jeżeli mam, bo to muszę już porównywać to, czym dysponuję, z tym, co testowałem, no to Audio Bose nie wypada dużo gorzej od tego, co ja tu mam, jedynie no musiałbym testować dokładnie tą samą muzykę. Tam miałem płytę testową, jakieś demo Mazdy. Mam tu jakiegoś kapelusznika w Tico, może być zabawnie, ze skrętem. Z takiej pozycji tu się niewiele zdziałano. Może poczekam na wjazd. Włączyłem właśnie sobie funkcję start-stop ręcznie, bo nie lubię być skazany na to. No, no nikogo nie ma, więc... No dobra. I Audio Bose naprawdę było całkiem do rzeczy. Gadało to przyjemnie. Jedyna rzecz, która mnie w tej Mazdzie tak naprawdę, no, wstrzymywała od ewentualnej decyzji o zakupie jako drugi samochód, czy jako jedyny, ciut większy z tyłu, ewentualnie dla trójki dzieci, bo z tyłu kanapa naprawdę, no to pokazywałem wam, jest fajna, obszerna, miejsca na nogi w wersji sedan, nie w wersji kombi, bo w wersji kombi, która by mnie nawet bardziej interesowała, no niestety tej wersji, tego miejsca na nogi nie ma tam dużo, no nie ma tam dużo, ja tam nie odczuwałem specjalnie różnicy, nawet wydawało mi się, że jest troszkę trudniej mi zająć za sobą pozycję z tyłu i hałas, słuchajcie, wyciszenie, no wyciszenie, może jestem zboczeńcem po Mercedesie, że tak powiem, odnośnie... Co to za pacjent? Może jestem maniakiem jakimś, jeżeli chodzi o ten temat, natomiast jako muzyk, no po prostu tam, tak jak teraz jedziemy, słuchajcie, no jadę 60-70, no 60, bo jesteśmy w mieście, wiadomo. I no tu po prostu nic nie słychać praktycznie. Ten mikrofon jest bardzo czuły, on zbiera wszystko to, czego nawet ludzkie ucho nie zbiera, więc tam, jeżeli jest łomot czy huk, to pamiętajcie, że w rzeczywistości, podobnie jak ze światłem, no ja nie mówię tego, żeby upiększyć ten samochód, tylko naprawdę, żona ostatnio jechaliśmy, nagrywała w nocy ILS-y i stwierdziła, że ona widzi całe drzewa do korony oświetlone od podstawy, a na filmie ledwo co tam widać połowę pnia. Więc no, nie jest to doskonały sprzęt, aczkolwiek co nieco może zobrazować, tym bardziej, że używam go zawsze na takich samych ustawieniach, czyli HD 50p w maksymalnej rozdzielczości z czułością mikrofonu ustawioną na wysoką. Także zawsze jest wysoka czułość zbierania, wyższa niż ludzkie ucho. Jest właśnie sprawa związana z wyciszeniem kabiny. No czuć, że jest to inna klasa pod względem wyciszenia kabiny. To była wersja po lifcie, oczywiście widzieliście. I zgodnie z tym, co Mazda zapowiedziała, ja nigdy nie jechałem poprzednią generacją, gdzie prawie wszyscy narzekali na wyciszenie słabe. Aż się boję, co tam się musiało dziać, jeżeli naprawdę Mazda wyciszyła ten samochód. To jest problem. To jest pewien problem, jeżeli chodzi o wyciszenie. Samochód mi się bardzo spodobał. Z układem kierowniczym jeszcze była jedna dziwna sprawa. W momencie, kiedy tutaj jadę, bez względu na to, czy jadę 30 na godzinę, czy 130, tutaj jest progresywny układ kierowniczy. Dokupiłem tą opcję oczywiście. Za darmo nic nie ma w segmencie premium, nie myślcie. To coś dają za darmo. I za ten 1000 zł, za ten progresywny układ kierowniczy, za który dopłaciłem, zresztą w Passacie B8 teraz jest to samo, trzeba chyba tyle dopłacić, żeby mieć najwyższy układ. Nie ma tego nawet w Mazdzie, że kierownica trzyma się sztywno. Tak miałem kiedyś w Szkodzie Yeti. Sprawdzałem to na ekspresówce, jak byliśmy. No kurczę, jest coś takiego, troszeczkę pływa w dead zone, wiecie, że jest tak, że tu nie ma nic i wtedy bardzo jest ten układ bezpośredni, zaczyna być po tym odchyleniu. Naprawdę, nie wiem, czy to była wina mojej testówki. Nie wiem, czasami jak oglądam Zachara, zdarzy mu się mieć jakiś problem z samochodem, okazuje się potem, że to była akurat wina tego konkretnie egzemplarza. Jestem zdziwiony, bo po tym miejscu, kiedy przejdzie się właśnie ten fragment, silnik teraz jest zgaszony, więc kierownica jest całkowicie luźna. To też jest taka ciekawostka, że mogę jednym palcem kręcić. Normalnie byłaby super sztywna, ale silnik nie pracuje, więc jest luźny. I właśnie w Mazdzie było coś takiego, że mnie to denerwowało, że ta kierownica ciągle schodziła. Mi to przeszkadzało. O, już teraz się usztywniła. minimalne były te luzy, w Szkodzie Yeti mogłem to zrozumieć, no Szkoda Yeti, ale Mazda z tak genialnym układem kierowniczym, no coś mi tutaj coś mi się tu nie zgadzało z tym obrazkiem. Tak więc to było na minus, jeżeli chodzi o układ kierowniczy. Cała reszta na zdecydowany plus. Układ kierowniczy świetnie dawał mi poczucie tego, co się dzieje z kołami. Przepaść dzieliła ten układ kierowniczy z tym, co miałem w Mercedesie W204. Tam to była masakra. Niedawno też usiadłem w B8 na chwilę. To była krótka jazda testowa, nie zdążyłem się z tym samochodem zapoznać. No, niebawem mam możliwość, będę miał możliwość przetestowania na dłuższym dystansie, użyczą mi ten samochód. Natomiast sprawa wyglądała tak, że tam w ogóle była dziwna opcja z kierownicą, ale tam wszystko w ogóle chodziło luźno. Tam ja oglądałem 1 czy 2 testy już z tym samochodem w internecie i ktoś tam zwracał na to uwagę, że no w Passacie nie ma tego, co daje na przykład podobno Ford, którym nie jeździłem, Ford Mondeo, że tam ten układ kierowniczy pracuje zdecydowanie bardziej progresywnie, bezpośrednio, czy na przykład Mazda, gdzie poza tym deadzone'em naprawdę super sprawa z kierownicą. I Volkswagen no, nie wypadł dobrze na tym polu, jeżeli chodzi o układ kierowniczy. To jest nowoczesny samochód, pamiętajmy o tym. To nie jest jakiś W204 sprzed 8 lat konstrukcyjnie, czy 9. To jest sprawa z układem kierowniczym, więc reasumując, jeżeli mam teraz mówić o układzie kierowniczym tego Mercedesa, jest naprawdę świetnie. Zresztą pamiętam też, Zachar wspominał, że C-klasa, zanim zaczął testować ten samochód, myślał, że Mercedes to nie spodziewa się niczego specjalnie po układzie kierowniczym, chociażby i tam po takich sprawach. Więc sam był nieźle zdziwiony, pamiętam ten test, mówił o tym, że naprawdę ten samochód daje frajdę z jazdy i naprawdę układ kierowniczy jest bardzo fajny. I oczywiście potwierdzam to, bo jest. Testując inne samochody, teraz mam większe rozeznanie w temacie. Naprawdę, nawet bezpośredniość Mazdy 6 nie jest na tyle sportowa i na tyle odjazdowa, żeby tutaj, szczególnie w układzie sportowym, bo teraz jadę w komfort i w komfort naprawdę jest super. Zobaczcie, kierownicę puszczam, wszystko jedzie na wprost. Dotyka minimalnie, zobaczcie, i on skręca, jest 0, jest minimalny skręt, 0, ale to 0 się trzyma, ono to nie pływa. Także sorry, no może trochę długo wychodzi, długi filmik wychodzi, ale mam dużo do opowiedzenia, bo kilka samochodów testowałem. Niebawem będę miał E-klasę, także zobaczymy. Znaczy, będę filmy przesyłał wiadomo w innym czasie, więc może już jestem po testach tamtych samochodów i po długim teście i B8 i E-klasy. Natomiast znajdziecie na moim kanale. Natomiast no, sytuacja jest o tyle dziwna, że samochód, którym dysponuję, nie udało mi się skończyć, bo miałem małą wpadkę ze sprzętem, mały wypadek. Słuchajcie, opcja jest taka, że po testach samochodów, to znaczy tak, Passat B8, biorąc pod uwagę miejsce z tyłu, to żeby była jasność, tutaj, tak jak w tej chwili mamy ustawione nasze siedzenia, jest zdecydowanie więcej miejsca. Ja siedziałem w salonie i testowałem przez chwilę Passata B8, i byłem pod wrażeniem tego, jak dużo miejsca jest na nogi. Natomiast czy tamten samochód będzie lepszy, czy nie, zobaczymy. No, testowałem manualną skrzynię z 2-litrowym dieslem 150-konnym i silnik zadziwił mnie w tym, że się nie zbierał, po prostu nie zbierał się tak, jak się spodziewałem. No, grubo ponad 300 Nm, wydawało mi się, że z dołu będzie ciągnął. No nie ciągnął, mimo manualnej skrzyni, tak jakbym sobie tego życzył. No w końcu to 150 koni, chyba 340 Nm, to nie jakiś muł i byliśmy tylko we dwóch facetów w środku, więc nie powinno tak być. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że reasumując, po testach tych samochodów naprawdę na razie nie spotkałem niczego takiego, za kierownicą czego bym usiadł, co by spowodowało, o kurczę, na zasadzie, rozumiecie, o kurczę, no to rozumiem, w sensie, że taki samochód jest czymś niesamowitym. Wydaje mi się, że nadal Mercedes, no nie jest to stara konstrukcja, no ten samochód jest wymyślony, wrzucony do produkcji około 1,5 roku temu masowej, światowej, także jest to nowa produkcja, nie jest to stara wersja samochodu. Natomiast na dzień dzisiejszy, ja czekam jeszcze bardzo na Superba, niebawem będę miał 2.0 190 koni, no tam powinno się coś dziać z DSG, także czekam bardzo na Szkodę Superb. Zobaczymy, jak ten samochód zrobi na mnie wrażenie. No z tyłu przypuszczam, że będzie mnóstwo miejsca, że będzie naprawdę mnóstwo miejsca i tyle, no. Zobaczymy. Na razie po Mazdzie 6 i Passacie Mazda była bardzo fajnym testem, bardzo fajnym samochodem, jeżeli chodzi o całokształt. Jeszcze się tam wybiorę, bo warunki leasingu były trochę dziwne. Leasing był naprawdę dziwny. 10% wpłaty, rata około 3000 brutto i 10% wartości wykupu po 3 latach. No to tutaj leasing Mercedesa mi się o wiele bardziej podoba. Ja tam wspominałem, byli nawet zdziwieni, że taką opcję daje Mercedes, że można mieć leasing na wartość wykupu rzędu po kilku latach 30 parę procent wartości samochodu. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany wykupem, no to to jest o wiele fajniejsza opcja. No ale zawsze można oczywiście wziąć i sprzedać, no każdy myślący tak zrobi, bo zawsze na tym zarobi przynajmniej z 10-15 tysięcy, przynajmniej, może i nawet 20, jakby trafił na dobrego kupca. Dobra, to było na tyle, nie ględzę, to było takie podsumowanie w stylu długich polskich paplanin samochodowych, ale tak jak wam mówię, ja jestem tak zadowolony z tego samochodu, że na razie nic nie przyćmiło doskonałości W205. I mówię to całkowicie na serio, nie robię sobie jaj. Tak jak wspomniałem, ja mówię tak jak jest, jak Max Kolonko w swoich programach, w swoich wywodach. Mówię jak jest. Z tyłu nie ubarwiam. Passat nokautuje pod względem miejsca C-klasy. Mazda 6 w sedanie też jest odczuwalnie większa. W kombi już nie. Także tu jest największy plus tych samochodów, jeżeli ma się większą rodzinę. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnych testach.